Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Mamy piękny kwietniowy jeszcze u mnie, u was już chyba majowy dzień. Mam nadzieję, że u was też tak piękny jak u mnie. Sonu pojechał do przedszkola, a ja też właśnie zmierzam do szkoły. Ale nie mojej szkoły. Przyjechałam do Seulu i znajdujemy się bardzo blisko Uniwersytetu Seoul Daehakkyo, czyli Uniwersytetu Seulskiego. Daehakkyo to jest po koreańsku uniwersytet, a Seul no to Seul. Jest to uczelnia nie byle jaka, bo uczelnia uznawana za najlepszą uczelnię w Korei. Najbardziej prestiżową, najlepszą i w ogóle każdy Koreańczyk chce tu studiować. A my dzisiaj spotkamy się nie ze studiującymi tutaj Koreańczykami, chociaż może się będą przewijać gdzieś, ale z Polakiem, który studiuje na tej najlepszej uczelni w Korei Południowej. Tak. Mamy się spotkać tutaj zaraz przy bramie głównej, która jest taka jakby luksusowa, w sensie prestiż jest. Ta brama równa się prestiż. Mamy się spotkać przy bramie głównej. Jak już się spotkamy, to zapytamy, jak to jest studiować na najlepszej uczelni w Seulu i jak to jest być Polakiem wśród Koreańczyków na studiach i w ogóle jak się tu studiuje, co się tu je. To by mnie bardzo interesowało i już widzę. Tam na nas czeka. Nie przedstawiłam, ale zaraz może przedstawi się sam. Czeka na nas Paweł. Manko! Cześć! Cześć, jestem Paweł. I studiuję na najbardziej prestiżowej uczelni w Korei. A jak zaczął z grubej rury! No nieźle. Znajdujemy się przy bramie głównej uczelni. Właściwie każdy Koreańczyk chce sobie zrobić zdjęcie. Od małego, przed chwilą była wycieczka dzieci tak z gimnazjum, które robiły naprawdę? Sobie zdjęcia. Więc możesz sobie zrobić fotkę, będzie na miniaturkę. O no. Muszę cię wypytać, czy ty jesteś na jakimś kierunku takim dla... Znaczy po koreańsku studiujesz? Tak, w pełni. Aha. 100%. To umiałeś koreański przed przyjechaniem? Jak przyjechałem do Korei 2 lata temu, to no. Przez rok uczyłem się koreańskiego tylko. Oho. I w zeszłym roku przyszedłem tutaj na uczelnię. No. I teraz jestem na drugim roku, bo rok akademicki w Korei zaczyna się w marcu. No, ale nie zapytałam cię, a co studiujesz? Ja studiuję ekonomię. Tak. Jest. A, jakie te kurtki są szałowe. A, masz Paweł napisane? No, Paweł. Paweł. Ja umiem. Tak, ale mówią na mnie Paweł albo Pabel. Tak? Więc, bo nie potrafię wymawiać W, nie? No tak. Więc Paweł. Ty też jesteś Biola. Ja też jestem Biola, nie dziwi mnie to. No, więc. My ludzie, dyskryminacja W w tym kraju. Tak. Tu wiesz, ile to jest studentów? W sumie wszystkich jest 28 tysięcy. W rok się nauczyłeś tego koreańskiego tak, żeby tu rozumieć po koreańsku te zajęcia? No, na początku było ciężko, no. Ale człowiek się przyzwyczaja. Tak? I jakby teraz już, no... Ja się nie przyzwyczaiłam jeszcze. Nie, tak. No, na pewno, ale to nie bez powodu. Paweł mógł się nauczyć w rok koreańskiego, bo może też tu studiować, a to jest bardzo dobry uniwersytet, to nie jest tak prosto tutaj być. Tak. Tak. Jest super. No, a co tu jest? Galeria sztuki, zaprojektowana przez profesora naszej uczelni, jak zwykle. Myśmy na Politechnice mieli ten, chodziliśmy na imprezę, a studenci są chodzą do galerii sztuki? A nie, nie. Też chodzą na imprezy? Nie, my chodzimy na imprezy i tak. Koreańska kultura imprezowania i tak, studencka to jest stan umysłu. To jest zapowiedź następnego odcinka. Imprezowałam ze studentami w Korei. Tak jest. Mamo, nie oglądaj. Mamo, nie oglądaj. Nie, wszyscy by myśleli, że Paweł przyszedł z mamą albo z jakąś ciocią, więc nie. Może nie przejść. Wycieczki są bardzo częste, tym bardziej w tym sezonie takim wiosenno-jesiennym. I właściwie każdy uczeń z Korei, zanim dostanie się na uczelnię, chociaż raz był tutaj. I wszyscy bardzo... Ale zobacz, jakie to jest ciekawe, bo na przykład w Polsce nie sądzę, żeby każdy na uniwersytet, nie wiem, który jest najlepszy, jagielloński, warszawski, żeby jagielloński. Tak było wszyscy takie parcze. Cisnęli, no nie? Żeby wycieczki jeździły. Stadion. I to jest jedyny stadion piłkarski, pełnowymiarowy, uniwersytecki w Korei. Tak? Tak. I haratacie tu w gałę? Haratan. Jakie to jest wszystko takie wielkie. No. Można tu biegać. Mają rozmach. I dużo masz zajęć w tygodniu? Chodzę na 6 przedmiotów. System nauczania jest taki, że są punkty. To trochę inne niż nasze ECTS-y. No. Ale zazwyczaj jedne zajęcia są za 3 punkty.
I w semestrze można wyrobić maksymalnie w okolicach 18. Jak się dobrze uczysz, to 21. System przeliczania ocen jest tak chory, że F, czyli niezdanie, to jest 70%. Czyli 70% i niżej nie zdajesz. Więc jakby, pomimo tego, że moja średnia na warunki koreańskie nie jest najlepsza, gdybym przeliczył je na europejskie na warunki, to jest ponad 90%. Ja nie przypominam sobie, że kiedyś miała ponad 70%. No cóż. To jest tak, że się rezygnuje w trakcie semestru z jakichś zajęć. Czemu? Bo jest za ciężko. Tak? Ale nudzą, a to nie, za ciężko. Nie, i system jest bardzo liberalny i każdy sobie wybiera zajęcia, jakie chce. I chodzi na to, co chce. System jest bardziej taki semestrowy niż roczny. I nawet jak się nie zda przedmiotu, to nie ma tak, że nie zdajesz roku. Tylko no tak na chillku. Nie ma warunków? Nie ma poprawek w Korei. Nie ma poprawek? Nie ma poprawek i... Musisz po prostu nazbierać te punkty i tyle? Tak. Ale to egzaminy jest... są... Zastanawiało mnie, czy w środku będzie też tak jakoś bardzo bogato, ale jest tak szkolnie nie? Tak, to jest budynek mojego wydziału. No, co tu się dzieje? Co tu się po plecak? No, słuchajcie, psio! No, polandum, ale chodź tu. Uuu, brawo! To masz samych kolegów z Korei, koreżanki w klasie? W klasie, w grupie. Tak, to moja klasa. Nie ma klas, to jest poważna uczelnia. No, właściwie jest podział na to. Nie, są klasy, to nie jest już tak poważna uczelnia. Ja jestem klasa C. Klasa C, aha. A co to masz za chińskie znaczki tam? To jest znaczek Piroso Si. Czyta się jako Si, dlatego jest C, czyli po angielsku Si. ABC. Ja byłam tylko na kursie językowym, tam sami obcokrajowcy byli, więc nigdy nie miałam jakby kontaktu z Koreańczykami na uczelni, ze studentami. Jak na moim kierunku jest 150 osób, to w mojej klasie 50, tak ja jestem jedynym obcokrajowcem. Jo! A nie masz jakichś kolegów, znajomych obcokrajowców? W Korei czy masz? Korei. Tutaj na uczelni miałem znajomego Polaka, Wojtka, ale Wojtek skończył studia. Pozdrawiamy cię, Wojtek. Tak, pozdrawiamy Wojtka. Mam jeszcze koleżankę Renię na koriodę, na doktoracie. Więc mądra dziewczyna. Mądra Renia. W zeszłym miesiącu zacząłem, można powiedzieć, pracę w takim urzędzie, w sensie w biurze do spraw zagranicznych. Nie dość, że studiuję na najlepszej uczelni w Korei, to jeszcze tu pracuję, no po prostu. Tak. Paweł mówił, że musimy zobaczyć sklep z pamiątkami, bo podobno jest super. Matko, Polak, drzwi trzyma, jakie to cudowne. Tu jest ta brama. Tak, tu jest ta brama i z znaczkiem naszej uczelni jest wszystko. Wszystko. A takie kurtki jak ty to może mieć każdy? Tak. Można. I są nawet kurtki, tutaj jest cała matka, wystawa. Tam jest jakieś dziecięce ubranka. Tak, kupiłeś Sonu koszulkę? Tak. No. Jak pani kupowała swojej córce, niewiele większej niż Sonu, właśnie taką bombereczkę. To, ale super. Tak, Sonu ma taką z przedszkola, bardzo podobną, chyba nawet stylizowana na tym, bo kolory takie same. SNI. Od małego. Żadnej presji oczywiście. Piłeczki do golfa, żeby było wiadomo, nie? Prestiżowy sport dla prestiżowych studentów. Koreańczycy kochają golfa. A co to znaczyło? Veritas lux mea. No? Prawda mą światłością. A czemu jest stara baba? No, tak sobie myślałam sobie, a potem stwierdziłam, kurczę, nie no, kto by nie spojrzał, to zorientuje się, że to jest coś naciągane tutaj. No, a czekaj, co tu jeszcze jest? Czemu to są herbaty Lipton? Czy one są wyprodukowane w Polsce? Ja ostatnio odkryłam, że większość jest z Polski, sprawdźmy to. Ha! Polandy są herbata polska. Z Polski, nie tylko Paweł to jest z Polski. Najlepiej jak przyjeżdżają w weekendy rodziny, tak sobie pospacerować. I na przykład wydają 30 manów. Kupują 10 kubków dla babci, cioci, wujka. Kubek! Kubek? Gdzie są kubki? Muszę mamie kupić. Kupiłeś mamie magnes? Kupię. Kupiłem takie. Nie, mama lubi książki, więc tak? Jest kupiona zakładka. Gdzie my idziemy teraz? Na stówkę idziemy? Tak, idziemy na stówkę. Ha, jedziemy jeść. Jak studenci. Stołówek jest 15, więc jak jedna 15 stołówek! To brzmi jak uczelnia dla mnie. Tak, można. Każdego dnia tygodnia inna. Nawet przez dwa tygodnie. Nawet przez dwa tygodnie. Wydział prawa. Prawo jest o tyle śmieszne, że trzeba najpierw zrobić licencjat na innym kierunku i zdać egzamin wstępny i dopiero wtedy się idzie na prawo. Tak? W Korei jest podział na munkwa i ikwa, czyli te kierunki takie humanistyczno-społeczne, takie
bardziej naukowo-przyrodnicze. Tak. To ci wszyscy z MUNKŁA, czyli tych humanistycznych, dają na koniec studiów ten egzamin i wszyscy próbują się tu dostać. Medycyna też jest tu, czy zupełnie gdzie indziej? Medycyna jest na kampusie w północnym Seulu. A, na tak, tym starym. Tak myślałam, bo podobno też jest szalenie prestiżowa, tak, no nie? Tak, jest szalenie prestiżowa, trzeba zdać maturę na 100%. Są i tacy. A powiedz mi, bo mówi się w Korei, że Koreańczycy mają bardzo ciężko na przykład w liceum, uczą się o tej matury bardzo intensywnie, a potem na studiach już sobie odpuszczają, że ważne, żeby się dostać, a potem już mają luz. Na pierwszym roku rzeczywiście się bawimy, ale jakby na drugim roku już no, każdy bierze się w garść. No. I chłopaki zazwyczaj po drugim roku idą do wojska. O, ty nie musisz. A ja. Czyli mają taką przerwę? Tak. Jak wrócą z tej przerwy, to zaczynają się uczyć tak już bardziej, tak na poważnie. Dziewczyny na początku trzeciego roku zazwyczaj też jadą na jakieś wymiany zagraniczne do Europy albo do Stanów. No, no. Więc jakby każdy się taki... rozjeżdża i pomimo tego, że program studiów i licencjat w Korei trwa 4 lata, no. Ale jakby przez to, że jest ten system semestralny i ludzie rezygnują z tych zajęć, to bardzo często to są 4,5, 5, no właśnie, 5, właśnie, bo zauważyłam, że często Koreańczycy niby już mają prawie 30, a dopiero co studia skończyli, tak, więc zawsze mnie to tak zastanawiało. Myślałam, że oni tam jadą ostro z jakimś licencjatem, magistrem i na przykład jakimś podyplomowym, a okazuje się, że zwykle to jest ten licencjat tak, sam. Tak, to jest ten licencjat, który ma trwać 4 lata, a trwa znacznie więcej niż 4 lata. Ciekawe to jest. Tak, mniej więcej, tak jak mówiłem, że zazwyczaj się słucha 18 punktów, to jak chcesz skończyć studia w 4 lata, to musisz 16,5. Nawet teraz większość moich znajomych ma 15 albo 12. Już dostaniesz się, to ciężko jest, powiedzmy, nie skończyć tych studiów, nie wywalą cię raczej, ale... Tak. Ale no, będziesz chodzić 10 lat. Tak, będziesz chodzić 10 lat i płacić czesne cały czas. Tak, płacić czesne. Aha. Bo nawet pomimo tego, że to jest publiczna uczelnia, to studia są płatne. Tak, tak. W Korei nawet ta uczelnia jest, no Seoul National University, czyli publiczna, ale jest płatna. Tak. Bo w Korei wszystkie uczelnie wyższe są płatne. Po prostu tutaj płaci się troszeczkę mniej niż na innych uczelniach, ale mimo wszystko się płaci. Tak, tak jest. Tak. Doszliśmy do stołówki? Tak. Twoja ulubiona stołówka. To jest Suntubu, a chciałem to, ale chyba się skończyło. O, to może są Suntubu, bo całkiem dobrze wygląda. Dobra, no to będzie Suntubu. Mhm. Na pewno jest dobre, bo tu wszystko jest dobre. A trzeba wziąć sztućce, kartę i się idzie przesuwa. Dobrze, będziemy szli za tłumem. Tu są zgubione karty. I każdy może sobie tak. Ale jazda, no. To wiele mówi o Koreańczykach. Co my tutaj mamy? Paweł, zwykle często jesz taki obiad? Tak, zazwyczaj jest to ryś, tak, przystawki, no i jakaś zupka. Tak. Więc no dzisiaj mamy zupę z miękkiego tofu. Tak, sundubu dzikie. Jakieś jajko, chyba. Jajko, tu jest jakiś kotlecik. Sałatka. Sałatki i kakdugi. No, wygląda jak dog galbi. Kotlecik i kakdugi. Smacznego. Zajadam sobie, jest dobre. Paweł, potwierdzasz? Dobre, tak. Bardzo dobre i taka porcja, całkiem spora, kosztowała 5500, czyli jakoś 18 zł powiedzmy. Pojedzone. Idziemy na kawusie albo na truskawkowe latte, tak? Które jest symbolem uczelni. Jak to, ale ładnie tu zobacz, patrz, tak, znaczy ty wiesz, że to jest ładnie. Kwiatki są ładnie, zielono. To mi buduje moją narrację o niebetonowej Korei. Tak. Jakby... O, pan mogła sta? Taga? Mój junior. Czyli tak? Ja jestem teraz na drugim roku, ale a on jest super. Na pierwszym. To jest takie coś, że tak. Masz przydzielonego jakiegoś... Ale tak. Jest juniora? I co musisz robić temu juniorowi? W sensie w Korei jest kultura... Sonbe Hube, tak, czyli senior, junior, tak. I jakby my żyjemy tak dość blisko ze sobą. Aha. I bardzo dużo wiedzy takiej o szkole jest przekazywana tak z, no, z pokolenia na pokolenie. A, czyli to jest koreański odpowiednik kserowanych notatek, tak, od wyższego roku. Tak. No to kawusia czy truskawkowe latte? Nie, ja mam chciała kawę. Mamy mini kawiarnię. Pięć na uczelni tej właśnie. To jest sieć tak jakby? Nasza sieć. Aha. Tak, to taki symbol. No ale bardzo dużo ludzi chodzi w tych kurtkach. Szałowe są te kurtki, naprawdę.
to jest takie poczucie przynależności. No, poczucie przynależności, które jest bardzo ważne w Korei. Te budynki tak zaskakują tym, że nie są jakieś takie, wiesz, takie niektóre są szałowe, nie? Niektóre są superowe, no. Ale te pamiętają, to są pierwsze budynki, które zostały zbudowane. Czyli one już mają swoje lata. Tak, w latach 70. A zimno macie w zimie? W semestrze wakacyjnym, bo są też semestry wakacyjne. Miałem zajęcia właśnie tutaj, w tym budynku. Ale jak to jest semestr wakacyjny, co to znaczy? Zazwyczaj semestr trwa 15 tygodni, aha, taki normalny, ale wakacyjny trwa 5, czyli jest 3 razy szybciej i można na przykład 3 albo 6 punktów sobie tak. Przez to, że oni rezygnują z tych zajęć, to słuchają w wakacje. Co to za wakacje? No, to w Korei te wakacje zimowe są takie długie. Tak jest, bo semestr się kończy w połowie grudnia, przed świętami jeszcze, no, i zaczyna się dopiero 1 marca. O. Więc jest, no, drugie wakacje. To miałeś zimno? No, było bardzo zimno. No, w koreańskich szkołach, nawet w liceach często nie ma po prostu ogrzewania i w zimie się jeździ w kurtce. Jest takie trochę dziwne, jak się patrzy, jak to rozwinięty kraj, no nie, ale żeby kaloryfery zamontować, nie wpadli na to, no. Jak tu jest jakby luksusowo. Tak jest. Mała biblioteka. Jo. Mają rozmach. Dobra, może sobie patrzcie, przyszłość tego narodu idę do czytelni właśnie. A ciężko ci było na początku, no bo tak najpierw właśnie w Chonan miałeś tam jakichś ziomków. Takich, większość to była obcokrajowcy na kursie, nie? Ale ja akurat trafiłem dobrze, bo się umówiliśmy ze znajomymi, że nie używamy angielskiego. Ale super, najlepiej. Zastanawiałam się, czy jak to będziemy, to będzie widać w ludziach taką atmosferę mądrości, bo to jednak to jest taka przepaść, to nie? Między seulskim uniwersytetem a innymi, podobno dostać się na seulski, to jest naprawdę. No, w sensie, to jest tak, że ci ludzie wyglądają naprawdę normalnie. No. I jakby mieszkasz razem z nimi, żyjesz, bawisz się i wszystko jest normalne. Tylko jak przychodzą egzaminy, to jednak wychodzi z nich to. Szydło z worka wychodzi. Tak. Albo jesz sobie obiad z takim cichym chłopakiem, który zawsze siedział naprzeciwko ciebie i się okazuje, że no, tam był jakimś reprezentantem kraju, czymś w jakichś szachach. Wygrał albo, kangura matematycznego. No, albo coś tam sobie wygrał. Albo, no. A często imprezujecie? Imprezuję się bardzo często. Nie zaznałem polskiego życia studenckiego. No właśnie. Ale wydaje mi się, że imprezuje się więcej. Więcej? Więcej. Zazwyczaj wyjście wygląda tak, że idzie się coś zjeść, czym idzie się na drugą kolejkę. Aha. I do już takiego sulcigu, no do takiej... Takiego już... No, oczywiście cały czas trzeba coś jeść. Tak, trzeba coś jeść. Trzeba coś jeść. Podstawowa zasada picia tak. W Korei, trzeba jeść. I może się skończyć na drugiej kolejce, może się przenieść do na trzeciej. Na trzeciej. Z trzeciej może się zrobić norebang. No właśnie, zastanawiałam się, czy macie tutaj jakieś osiedlowe? Przy Akademiku jest, imprezuje się dużo i to nie ma znaczenia, czy to jest weekend, czy dzień tygodnia. A, no, mi zawsze wychodziło tak, że w tygodniu zawsze było mocniej niż w weekend. Właśnie, bo Paweł miał wczoraj ostatni egzamin i się pytam go, czy możemy się spotkać w czwartek, czy będziesz imprezował i no nie za bardzo, a Paweł mówi, że to się nazywa odpowiedzialność, że nawet jak będę imprezował, to możemy się spotkać. A mi się wydaje, że to się tak nazywa młodość. Imprezowałeś wczoraj? Delikatnie. Mama słucha. Pozdrawiamy mamy. Mówisz, nie zaznajesz za bardzo polskiego studenckiego życia, więc ciężko będzie powiedzieć, czy się bardzo różnią od polskich. Ale macie tak, że na przykład jest pisemny, ustny egzamin. Nie ma ustnych. Nie ma ustnych. Słyszałam na koreańskich studiach, że bardzo dużo jest jakichś prezentacji na zaliczenie, że musisz coś zrobić, zaprezentować, przygotować. To też bardzo dużo zależy od kierunku i wydziału. No. U mnie akurat nie ma. Bardzo często się pisze jakieś wypracowania. Oczywiście po koreańsku. No właśnie, i piszesz to tak po koreańsku całe. A jak przyszedł, jak byłeś tak pierwszy, w sensie na początku semestru powiedzmy, pierwszego, to czułeś jakoś, znaczy szybko się zintegrowałeś z grupą? Jakby problem polegał na tym, że mój wydział o mnie zapomniał. O. I moja klasa miała wszystkie orientacje, wyjazdy takie integracyjne i w ogóle. Właśnie. I no, ja na nic takiego nie pojechałem. Jo. I napisałem do nich maila w pierwszy dzień semestru, bo nie miałem żadnego kontaktu. Ja już widzę tą panią z dziekanatu, mówi mamo! A kamo gonne! były trochę. No właśnie, no bo oni się tam ostro podobno integrują na tych imprezy są takie. Tak, ale ja się integrowałem w tym roku z moimi
juniorami. Aha, czyli pojechałeś sobie na taki... A to zwykle tak jest, że drugi rok też jeździ? Tak, może. Dużo osób się tutaj uczy nie po to, żeby się nauczyć, tylko żeby dostać dobrą ocenę. Bo później jak się idzie do pracy, to pracodawca patrzy na twój wykaz ocen. Co jest bez sensu. No. Ale to jest Korea. No, wykaz ocen. Dlatego oni się spinają i co jest głupie, to coś takiego, co się nazywa sandepionka. Czyli tak ocenianie nie na podstawie tego, jak napisałeś, tylko jak napisałeś w relacji z innymi. Czyli im gorzej twoim kolegom pójdzie, tym ty jesteś lepszy. Tak. I system jest tak zwane 3-4-3. 30% dostaje A, 40% dostaje B, a 30% dostaje C, D i F. Co z tego, że pracowałem, skoro no to są Koreańczycy, więc wiadomo, że napiszą lepiej ode mnie. Nie traktują cię jakoś ulgowo, profesorowie? Nikogo nie interesuje. No co ty, myślałam, że serio jakoś naprawdę, że no przecież, bo to jest nie lada wyczyn, nauczyć się języka w rok i potem studiować w tym języku z ludźmi, którzy całe życie mówili w tym języku i są najlepszymi z tego kraju. Więc no jakby nie patrzeć, no po prostu trzeba być mega, żeby w ogóle z nimi studiować. Taki jest system i co zrobić, nic nie zrobić. Teraz czekam na Pawła, bo poszedł na pocztę. Czekam i zobaczcie, oni tutaj mają, tutaj jest kampus uczelni, nikt spoza uczelni tutaj raczej nie przychodzi. Mają własną kawiarnię, mają własną paryską bagietę, a nawet mają własną loterię, czyli taki koreański fast food, taki koreański McDonald's. Co tam jeszcze jest? Ja wiem, że się za bardzo skupiam na jedzeniu w tym odcinku, ale no nie wiem, to jak, ja już tak mam. Patrzcie! Ktoś tu sobie chyba robi zdjęcia z okazji ukończenia szkoły. No, ale ładnie. Nowy ten budynek taki bardziej, nie? To było, jak było ten. Jak fajnie. To było wszystko zalane, jak było tam, jak była powódź w lato. Tak? Tu było zalane? Ale przecież to jest tak wysoko. No, ale spływało z gór. A, no tak. Przyjechaliśmy na 15 piętro najwyższego budynku na kampusie, żeby zobaczyć widok z kampusu, ale nie ma nigdzie okien. Trochę to wygląda jak na moim wydziale, na Politechnice w Gliwicach, budzi w złe wspomnienia. Jedyny widok był w męskiej toalecie, więc Paweł nagrał swoim telefonem. Ciekawie tutaj wygląda. O, laczy! Tak samo. Nie masz laczków. Tak samo chodzenie w czapkach na uczelni. A, i nie zdejmowanie w tych. Nawet jak rozmawiasz z profesorem. Ja, no, to są różnice kulturowe, no nie? Oni tego nie uważają za coś niekulturalnego. To nie jest takie, no. Ale słyszałem, że na przykład nauczyciele angielskiego, jak są obcokrajowcami, bardzo zwracają na to uwagę. No, i na nie pewno, lubię. Na pewno. Przyjechaliśmy na inżynieryjny, musieliśmy tutaj przyjechać autobusem, bo po prostu tak tu jest daleko, na jakiejś górze jest dużo chłodniej niż gdzie indziej. To jest widok na Seul. Dzisiaj jest zanieczyszczenie spore, więc trochę słabo widać. Tam jest jakaś randka, więc nie chcielibyśmy przeszkadzać i podchodzić bliżej, ale trzeba będzie chyba. No się nie do tego. O. Chcieliśmy tam iść, a tam para robi sobie zdjęcia jakieś niepozowane, więc tylko stąd. Dobrze, bez widoku. To jest wydział inżynieryjny. Dużo wam już pokazaliśmy i tak mi się wydaje, przynajmniej myśmy dużo widzieli. Teraz sobie chodzimy, spacerujemy i jeszcze jedna rzecz, która jest ciekawa pewnie dla widzów, to jak wyglądają koreańskie akademiki, ale tego wam nie pokażemy. Przynajmniej nie teraz, bo w Korei w akademikach jest tak, że są osobne dla mężczyzn i kobiet i często w ogóle kobiety nie mają wstępu do tych męskich, mężczyźni do tych damskich, albo mają w konkretnych godzinach. Jakoś tak to jest. Paweł mówi, że ma bałagan i akurat nie są te konkretne godziny wstępu, więc nie będziemy tego pokazywać, ale jakie są warunki? Warunki są bardzo dobre. Tak? Jest dużo typów akademika, ale ten międzynarodowy jest... Właśnie i to jest częste, że w międzynarodowych, studenci międzynarodowi zwykle dostają się do lepszych akademików, więc to jest fajne dla nas. No, dla nas fajne. Dla nas fajne i mieszkasz w dwuosobowym pokoju z Koreańczykiem. Tak, pozdrawiam. Nie będzie wiedział, ale... Tak. Dobrze.
elegancki chłopak. No tak. Przyszliśmy pod pracę Pawła, bo tak naprawdę to są jego godziny pracy. Ale jestem w biurze. Tak, i to już chyba koniec naszej wycieczki po Uniwersytecie Seulskim. Tak jest, tak się człowiek czuje, jak bardzo się dobrze uczył i dostał się na najlepszy uniwersytet w Korei. To wtedy tak się chodzi tutaj, trzeba się nieźle namachać po tych górkach, ale czuć tą atmosferę prestiżu. Naprawdę, to jest najbardziej prestiżowy uniwersytet w Korei i większość licealistów takich, wiecie, którzy się dobrze uczą, to jak sobie marzą, na jaki uniwersytet pójdą, to marzą sobie o tym. To prawda. Tak, zgadzam się. Więc po to koreańskie dzieci tak bardzo się uczą do tej matury i naprawdę ciężko się tutaj dostać, ale jak widzicie, ciekawie jest i bardzo wielkie to wszystko i smaczne jedzenie. Polecam. To najważniejsze. Polecam dla mnie. Kawa też dobra. Kawa też dobra była, tak. Pozdrawiamy mamę Pawła, pozdrawiamy rodziców Pawła, tak, brata. Pozdrawiamy całą rodzinę Pawła. Tak. Pozdrawiam też wszystkich innych studentów, którzy może tutaj studiują i w ogóle teraz taki maturalny sezon, więc powodzonka, dobrze pójdzie, to może tutaj. Kończymy tego odcinka, bo ja tu mam koszulkę dla Sonu i no szanujmy się. Tak więc co mówimy? Pa, pa, nieśmiało. Pa, pa. Dziękuję ci bardzo, że mnie tutaj oprowadziłeś. Zastanawialiśmy się, czemu wszyscy idą w tych kurtkach, czy to taka silne poczucie przynależności, ale tutaj po prostu chyba będą sobie robić grupowe fotki przy bramie i dlatego wycieczki gimnazjalistów, oni sobie ustawiają cele na przyszłość, w liceum jak już przyjadą trochę za późno, więc późno, gimnazjum, no, tak, ale tutaj jest ludzi w kurtkach, a dlaczego nie chcesz nałożyć całkiem? Chyba dobra będzie, no nie? Gardzisz? No to było tyle zmierzenia koszulki. Papa. Nie wrobisz mnie, mamo, w Seulski Uniwersytet. Papa.